nie tylko w Polsce, ale na świecie zrobią się głośno po stwierdzeniu Jacka Żulczyka, że prezydent Polski Andrzej Duda jest debilem. Postanowiliśmy zabrać kamerę i zapytać mieszkańców, co o tym sądzą. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie. Nie mam zdania. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? Nie mam zdania. Obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny, to jest 1,5 bilionów złotych. Co o tym sądzisz? Skoro tak mówisz, to musi tak być. Czy wiecie, ile to jest 1,5 biliona złotych? Dużo, bardzo dużo. Jest to 12 zer. Jest to milion milionów. Czy waszym zdaniem testy na COVID są skuteczne? Testy? Myślę, że tak połowicznie. Nie wiem, myślę, że oszukują. Dobrze. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzicie? Nie mam zdania na ten temat w sumie. Dobrze. Obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny, wynosi 1,5 biliona złotych. No nie ciekawie. A wiecie, ile to jest zer? No troszkę dużo. No, dużo. 12, czyli milion milionów. Tak można by rzec. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzicie? Polityka to nie za dobry temat do rozmowy, ale chyba miał rację. Bez komentarza. Obecnie mamy największy w historii dług publiczny. Wynosi on 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzicie? Nie orientuję się w temacie. No. Czy wiecie, ile to jest zer? No dużo. 12. O proszę, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj na pewno brama, brawa padnie. Czy waszym zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie. Nie skuteczne. Moim zdaniem to jest tylko po to, żeby jak największa statystyka była zakażonych, przy czym nie zawsze są zakażeni. Ilość testów równa się liczbę zakażonych, co jest nieprawda. No tak, bo to są tylko statystyki. Im więcej testów jest zrobionych, tym większa jest ilość zakażonych, moim zdaniem. Czy waszym zdaniem testy są wykorzystywane do manipulacji statystycznych? Tak. Właśnie o tym mówię, że tak. Dobrze. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? Ma rację. Obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny, to jest 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzisz? To wszystko wina rządu. Czy wiesz, ile to zer? Dużo. 12 zer, czyli milion milionów złotych. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Tego nie mogę odpowiedzieć, bo nie robiłem. Dobrze. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? O, bardzo mi przykro, że takie rzeczy się zdarzają, bo prezydenta się nie obraża. Dobrze. Obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny. Wynosi 1,5 biliona złotych. Ale były większe. To jest najwyższy. Najwyższy. Tak, to jest najwyższy w historii dług publiczny. Czy wiesz, ile to zer? Proszę? Czy wiesz, ile to jest zer? Wiem. Jest to 12 zer. Można powiedzieć milion milionów. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Myślę, że nie. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? Słowa jak słowo, więc można je różnie konceptować, ale nie. Myślę, że obrażanie też jest głupotą, więc... Dobrze. Więc chyba ten. Obecnie mamy najwyższy, podkreślam, najwyższy w historii dług publiczny. To jest 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzisz? Jak dla mnie to Polska już jest dawno sprzedana, więc raczej... Wiesz, ile to jest zer? Nawet sobie nie wyobrażam, 12 ale... zer. No można właśnie. By rzec milion milionów. Kamera załączona, bo jadą misiaki, a my jesteśmy bez masek. Jak to się skończy, zobaczymy. Nikogo nie zaczepiamy, a grzecznie z ludźmi rozmawiamy i po prostu zwyczajnie ludzi o wszystko pytamy. Ale jak widać, obyło się bez. Jak to mówiłem ostatnio na live'ie, są policjanci i milicjanci. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie, w żadnym wypadku. Nie ma takiej możliwości. Jakub Żulczyk ostatnio nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? No, myślę, że zgadzam się z tym, bo wszystko, co robią, także jest przeciwko ludziom, narodowi, więc
Myślę, że coś w tym jest także. Dobrze. W Polsce obecnie mamy, podkreślam, najwyższy dług publiczny. Wynosi on 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzisz? No, padamy na dno. Jest coraz gorzej w kraju. No, myślę, że jeśli coś z tym się nie zrobi, jeśli naród w końcu się nie obudzi i nie ruszy do przodu, no to będzie coraz gorzej, tak? Wiesz, ile to jest zer? Dużo. 12 zer. Dużo. Można by rzec 1 000 000 000. Baca, dużo. No i znowu pusto. Zresztą jak wszędzie, sami zobaczcie. Ruda Śląska pusto, Katowice pusto. Ludzi nie ma. Ludzie w domach pozamykani. Jak w klatkach Kanarki. Wszyscy pozamykani w domach, tylko jajko na środku rynku zagląda oczami. Podobnie jak widzowie patrzeni w telewizory zakłamanych wiadomości publicznych. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? Popieram. Obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny. Wynosi on 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzisz? No będzie się tylko powiększał, na pewno. Wiesz, że to jest zer? No, dużo. 12 zer. No. Można by powiedzieć 1 000 000 000. No. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Muszą być skuteczne i jest to naukowo udowodnione. Zależy oczywiście jakie testy, tak? Bo mamy 5-6 różnych rodzajów, ale tam mamy lepszego eksperta, natomiast... Nie, absolutnie, ja się nie udzielam. Tak, są skuteczne. Dobrze. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? Być może mądrze prawi, nie wiem, nie znam się. Obecnie mamy największy w historii dług publiczny. Wynosi on 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzisz? Każde państwo na świecie ma jakiś pewien ukryty i jawny dług publiczny. I to jest czysty fakt, tak? I nikt nie ma prawa tego negować, czy to jest miliard, tryliard i tak dalej. Po prostu tak będzie i tak ma być, no. Okej, okay. Maseczki skuteczne czy nieskuteczne? Pewnie, że skuteczne. Dobrze. Dlaczego nosisz ją na brodzie? Bo z tobą rozmawiam. Dobra, okej. Okay. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie. Ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? Ma rację. Obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny. Wynosi on aż 1,5 biliona złotych. Co o tym sądzisz? Jest to skutek PiSu. Jest to skutek naszej władzy. Wiesz, że to jest zer? Nie wiem. Nie. 12 właśnie. Milion. Za te zera byśmy pożyli i to syto. 1 000 000 000, tak na to można powiedzieć. No. Czy twoim zdaniem testy na COVID są skuteczne? Nie. Dobrze, ostatnio Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Co o tym sądzisz? No ten co powiedział, to on jest debilem. Dobrze, obecnie mamy najwyższy w historii dług publiczny. To jest 1,5 biliona złotych. Nie wierzę w to. Wiesz, nie to zer? Wiem, ile zer. 12 zer. Można by powiedzieć 1 000 000 000. Maseczki skuteczne, nieskuteczne? Nieskuteczne. Mamy, kochani, kolejny pomnik kaczki. Tak jest, bo w Polsce pomniki należy czcić.